Dzień dobry, witam serdecznie. Tu Aleksandra Kapella z Joniversum. Jestem opiekunką przestrzeni Joniversum, to jest grupa na Facebooku, ale także niektóre z moich live'ów możesz zobaczyć na YouTube, na kanale Joniversum, na które zapraszam serdecznie. Opowiadam o kobiecości, o różnych kolorach kobiecości. Dzielę się swoim własnym doświadczeniem i także doświadczeniem innych kobiet, które stają na mojej ścieżce. I odnoszę się do takich obszarów życia jak sztuka, jak samoświadomość, jak arteterapia, jak ścieżka rozwoju, która ma swoje korzenie w szamanizmie, czyli też opowiadam troszeczkę o szałasach potów i biorę w nich udział i asystuję przy szałasach potów. Opowiadam o różnych obszarach kobiecości, dzielę się swoim wiedzą, swoim doświadczeniem. Z takiego miejsca we mnie, które głęboko wierzy, że każda z nas jest istotą wielowymiarową w ciele kobiety. I dzisiaj, w ten wyjątkowy dzień, ponieważ dzisiaj mamy nów w baranie, zapragnęłam przyjść do Was z rytuałem malowania joni, zupełnie spontanicznie i w ogóle tego nie planując, bo dopiero wczoraj się dowiedziałam, że dzisiaj jestem nów. No i jak zwykle pokazuje mi to tą moją synchroniczność i to moje podłączenie do kosmosu, do życia, do Matki Ziemi, która podlega tym wszystkim kosmicznym zmianom, która podlega cykliczności i że okazuje się, że tak naprawdę nie potrzebuję za bardzo zaglądać w kalendarz, by czuć głęboko, z czym wychodzić, czym się dzielić, co dla mnie jest ważne. Te tematy same się rodzą w takie, jak powinny się rodzić we właściwym czasie. Poczekam jeszcze chwileczkę na kobiety, żebyście się tutaj zgromadziły. Jeszcze mamy 5 minut, powiedziałam, że będę na 14. Bardzo Wam dziękuję za Waszą cierpliwość. Teraz są takie czasy, zawsze są takie czasy, że nigdy nic nie wiadomo i tak naprawdę ja myślę sobie, że żyję sobie na co dzień w takiej iluzji kontroli, że niby wiem, że mogę coś zaplanować i że niby wiem, że coś jest stałego, ale tak naprawdę mocno czuję, że jedyną stałą jest zmiana i że tak naprawdę nigdy nic nie wiadomo, no ale teraz te czasy już są tak mocno konfrontujące z tym, że nie wiadomo, po prostu nie wiadomo, no i dzisiaj właśnie też taki dzień, także dziękuję Wam bardzo za Waszą cierpliwość i za chwileczkę zaczniemy już ten temat. Temat malowania joni, rytuału malowania joni. Natomiast najpierw chciałabym się troszeczkę odnieść w ogóle do tego, co się teraz dzieje w ogóle w przestrzeni. Tak jak mówiłam, mamy nów w baranie, dzisiaj od 10:20 z minutami była kulminacja tego nowiu. I jest to taki dzień, kiedy mocno możemy czuć połączenie z naszym wewnętrznym ogniem. I jak wiecie, ja tutaj przyszłam właśnie, tworząc tą grupę, z taką właśnie intencją, by gdzieś bym miała przestrzeń do dzielenia się tego, w jaki sposób ja łączę się z moim wewnętrznym ogniem i byśmy mogły się tutaj wymieniać mądrością, doświadczeniem właśnie w tym kontekście. I czym dla mnie jest ten wewnętrzny ogień? Dla mnie ten wewnętrzny ogień to jest ogień, który rozpala się w moim łonie, który tak naprawdę jest zawsze w tym moim łonie, czasem tli, a czasem jest bardzo wielkim ogniskiem, które wypełnia całe moje ciało, a czasem jeszcze poza moje ciało wychodzi. I to jest ogień mojego życia, mojej życiowej energii, mojej płodności, mojej kobiecości, mojej kreatywności. To nie jest tylko tak, że kobiety oczywiście mają ten wewnętrzny ogień, jednak my jako opiekunki tej ziemi, jako ta żeńska energia, która opiekuje się, która jest córkami Pachamamy, czyli właśnie ziemi, no jesteśmy w bardzo mocnym kontakcie z tym wewnętrznym ogniem i w moim odczuciu ważne jest to, by ukierunkować swoją uwagę, czy poszerzyć swoją uwagę, obejmując także ten aspekt naszej kobiecości, ten właśnie wewnętrzny ogień, by dbać o to ognisko w nas. Ponieważ to ten ogień właśnie, ta energia życiowa, ta kreatywność, ta żeńskość, która w naszym łonie ma swoje nasiono, ona też otwiera nasze serca. I ja też głęboko zapraszam i też w tej intencji robię tego live'a,
by właśnie kontaktować się ze swoim sercem, by ta moc, która w nas drzemie, a są to ogromne pokłady mocy, które drzemią w kobiecości, w kobietach, by ta moc zawsze była w połączeniu z sercem i by nasza sztuka, to co kreujemy, sztuka jako taka, czyli malarstwo, rękodzieło, to co robimy manualnie, ale też wszystko to, co kreujemy w ogóle w naszym życiu, było kreacją w połączeniu z naszym sercem. By było w takim połączeniu z całym życiem na tej planecie, by było taką jakością, jaką właśnie obdarowuje nas Ziemia, z której pochodzimy, czyli taką pełną wyrozumiałości, pełną empatii, pełną, która tak naprawdę jest manifestacją tego, co ja nazywam po angielsku compassion, czyli takiego współodczuwania i żebyśmy z tej przestrzeni tworzyły i dzieliły się tym, czym pragniemy się dzielić. W tej intencji robię tego live'a i pragnę podzielić się z Tobą rytuałem malowania joni. Do mnie ten rytuał przyszedł zupełnie niespodziewanie, zupełnie spontanicznie. Ja już troszeczkę o tym opowiadałam rok temu, kiedy zakładałam tę grupę, ponieważ ja kiedyś miałam bardzo bolesne miesiączki, takie, że mnie ścinały po prostu z nóg. I oczywiście mam z tym związaną historię, mogłabym o tym długo mówić i też opowiadam o tym na programie Moja krew, moja moc, jak sobie z tym radzić i tak dalej. To jest odrębny temat, nie chciałabym tutaj teraz wchodzić w ten temat. Natomiast jeżeli macie pytania o samej miesiączce, o samych bólach menstruacyjnych, to zadawajcie te pytania, tak samo jak wszystkie inne pytania podczas tego live'a, śmiało zadawajcie i wtedy odwołam się, odniosę się do tego. Cześć kochane, cześć, miło Was widzieć. Odniosę się do tego, wklejając linki do danych live'ów albo przekierowując Was w odpowiednie miejsca na grupie Uniwersum albo gdzieś indziej. I ja właśnie podczas takiej bardzo bolesnej miesiączki uczestniczyłam kiedyś w kręgu online, gdzie kobiety zasiadały. To był krąg Caro Acabal, może ją znacie. Ona prowadzi taką bardzo piękną szkołę Sex and Love School, którą też skończyłam. I słuchałam sobie tych różnych kobiet, które dzieliły się naprawdę z przestrzeni serca swoim doświadczeniem w obrębie seksualności, w obrębie zranień też w kontekście seksualności. I ja właśnie siedziałam z tym bardzo dużym bólem i tak sobie zaczęłam rysować na kartce papieru, jakimś tam długopisem, po prostu coś, nie? I potem zobaczyłam, że to coś to jest joni. I zaczęłam rozumieć, że ja tak naprawdę jestem teraz w kontakcie z tym bólem, słucham tych kobiet, jestem w polu morfogenetycznym, czyli takim polu, gdzie wymieniamy się tematami dotyczącymi kobiecości i że po prostu poprzeze mnie manifestuje się ta moja sztuka, te moje bazgroły, które bazgrołami tak naprawdę nie są, a są świętą manifestacją mojej kobiecości w mojej sztuce, czyli ja to nazywam sztuką transcendentną, kiedy jestem w przepływie wielkiego misterium, wielkiego życia i tworzę z tego miejsca, totalnie intuicyjnie, to nazywam to sztuką transcendentną, więc tak naprawdę to często nie są bazgroły, to co rysujemy, tylko właśnie coś bardzo, bardzo świętego i bardzo pięknego. I też zapraszam Was do takiego monitorowania tego, co Wam tam spod ręki wychodzi, kiedy tak zupełnie nie myśląc intuicyjnie rysujecie i malujecie. I zaczęłam tak rysować właśnie. I kiedy w ten sposób rysowałam, to czułam, że będąc w polu tych kobiet, które się dzielą, ten ból mój ustępuje i czuję się coraz lżej. I zaczęłam rysować ten ból już bardziej świadomie na tej kartce i widziałam, że malując jestem w stanie komunikować się z tym moim bólem, który jest w moim ciele, w moim łonie i wymalowywać go na kartce, tym długopisem, na zwykłej kartce. I czułam, że on ustaje, że ja go po prostu wyciągam z siebie na kartkę. Taka, to jest troszeczkę taki, wiecie, taki rytuał tak naprawdę, to jest rytuał z pogranicza magii, ale to tak naprawdę też jest arteterapia. Można to jest, jest taki nurt, który się nazywa psychomagią, czyli połączeniem psychologii z magią. Ja myślę sobie, że moglibyśmy ten rytuał malowania joni właśnie włożyć w ten dział. I zresztą nieważne, ale też wiem, że jest bardzo dużo różnych głosów i odczuć w kobietach wobec takich tematów jak właśnie malowanie joni, praca z krwią menstruacyjną, malowanie swoją krwią menstruacyjną. To budzi bardzo dużo kontrowersyjnych takich kontrowersji i budzi dużo naszych uczuć, dlatego że my mamy swoje przekonania na te tematy uwarunkowane
setkami lat kultury, setkami lat religii i potrzebujemy same przez siebie poczuć, jakie to dla mnie jest. Dlatego ja nigdy nie namawiam do robienia takich rzeczy, natomiast inspiruję, jeżeli Ciebie to dotyka, jeżeli Ciebie to inspiruje, to weź to i rób, jeżeli masz na to zgodę. A jeżeli nie, to po prostu to pozostaw bez komentarza, bo to nie jest potrzebne też i to jest okej. Okay. Ja przeszłam tą ścieżkę właśnie konfrontacji się z tym wszystkim, jakie to dla mnie jest, na ile praca z krwią menstruacyjną, praca z malowaniem joni jest dla mnie spójna ze mną i może manifestować taką, to, co mnie wspiera i co wspiera całe życie na tej planecie, a na ile takim czymś nie jest. I po prostu przesiałam to przez siebie. No i jestem teraz w takim miejscu, gdzie czuję, że jeżeli kontaktuję się ze swoim sercem, jeżeli moja sztuka jest w połączeniu z takim największym dobrem, ponieważ ja w gruncie rzeczy, tak jak i Ty w gruncie rzeczy, jesteśmy takim unikalnym dobrem, jak cała natura, z samego tego faktu, że istniejemy tutaj. I jeżeli moje intencje są czyste, czyli nie nadużywają żadnej woli i żadnych innych istot, i jeżeli są ukierunkowane na moje życie, na to, żeby moje życie było wspierane tym, co wspiera całe życie na tej planecie, to znaczy, że to jest dobre w moim odczuciu. To jest też szeroki temat pracy z intencją. Ja o tym troszeczkę opowiadam, kiedy zrobiłam live'a o malarstwie intencyjnym i intuicyjnym. Jest taki live tutaj na Uniwersum, więc zapraszam też Ciebie do niego. Jego później nad tym live'em podlinkuję, żebyś miała do niego dostęp. No i tak się zaczęła, słuchajcie, ta moja historia. I potem, kiedy zaczęłam, już wymalowałam cały ten mój ból i poczułam, że naprawdę on znikł z mojego ciała, zniknął, to stwierdziłam, że okej, to pójdę o krok dalej i zacznę malować to, czego pragnę doświadczać w swojej rzeczywistości, w moim łonie także. To, czego pragnę dla swojego ciała, dla swojego czasu miesiączki i dla mojej kobiecości w ogóle. I zaczęłam ten obrazek przemalowywać. Wzięłam farby, wyciągnęłam farby, bo akurat jestem artystką, więc mam takie zasoby, ale to nie muszą być farby, to muszą być, mogą być kredki Twojego dziecka. I po prostu zaczęłam malować moje intencje, to, czego chciałabym doświadczać, poprzez kolory, poprzez kształty, poprzez to, co przeze mnie przechodziło, zaczęłam wymalowywać to, czego pragnę dla swojego życia, dla mojej kobiecości, dla mojego łona. I w ten sposób powstał mój pierwszy obraz intencyjny właśnie. I potem to ewoluowało przez wszystkie te lata. Tak naprawdę wszystkie te lata, tak naprawdę to było 2 lata temu chyba, czy coś takiego, może ponad. No i jestem teraz w momencie, kiedy raz na jakiś czas sobie maluję po prostu duże joni. Joni w wielkim formacie ja je nazywam. Też, jak wiecie, organizuję takie warsztaty, które są warsztatami dla kobiet. Ale taka ciekawostka, są też mężczyźni, którzy do mnie piszą i chcą na takich warsztatach wziąć udział, ponieważ czują, że w nich też rodzi się mocno, osadza się kobiecość i że mają kontakt ze swoją energetyczną joni. Ponieważ na przykład na ścieżce tantrycznej, kiedy może miałyście takie doświadczenie. Tam mówi się o tym, że każdy człowiek, kobieta ma właśnie swojego energetycznego lingama i ma swoją joni, która manifestuje się też poprzez ciało. I tak samo mężczyzna ma swojego lingama, czyli penisa i ma też swoją energetyczną joni, która nie manifestuje się poprzez ciało, ale ona jest i można być z nią w kontakcie i opierać się o jej mądrość. Tak więc taka ciekawostka, że mężczyźni też są, natomiast ja jeszcze nie czuję się gotowa, by prowadzić warsztaty z malowania joni dla mężczyzn. I raz na jakiś czas robię warsztat malowania joni dla kobiet. To nie jest tylko o malowaniu, to jest także o kręgu kobiet, o tym, że jesteśmy razem, że dużo pracujemy z intencją. Teraz ostatnio też były esencje energetyczne Asi z Okoro. Więc jakby to jest taki czas celebrowania naszej kobiecości w różnych aspektach naszej rzeczywistości, bo tak naprawdę ja głęboko wierzę, że to, w jaki sposób my przeżywamy naszą cykliczność, to, w jaki sposób my przeżywamy naszą menstruację, czas księżyca, to tak naprawdę jest manifestacja wszystkich obszarów naszego życia. Więc to jest i o Twoich relacjach z, przede wszystkim to jest o Twojej relacji z Ziemią, czyli z tą planetą, na której żyjesz. To jest o Twojej relacji z kobietami, z kobiecością. To jest o Twojej relacji z życiem w ogóle i ze wszystkimi obszarami Twojego życia. Ponieważ jak pewnie wiecie, kiedy żyjemy w zgodzie ze sobą, kiedy jesteśmy blisko siebie, kiedy mamy kontakt z tym, o czym śnimy ten sen i realizujemy siebie w pełni w tej rzeczywistości tutaj na tej planecie, to nasze miesiączki zaczynają być bardzo łagodne i stają się czasem celebracji i czasem
dużo przejawu pięknej mądrości i też takiej celebracji wspólnej z kobietami. I naprawdę tak może być, naprawdę tak może być. Ja tego doświadczam w swoim życiu i bardzo kocham czas miesiączki i uważam, że to jest czas, kiedy mam bardzo duży potencjał mnie jako kobiety na tej ziemi i bardzo duże też połączenie z Matką Ziemią, ale też mi to zajęło sporo czasu i też dyscypliny w tym, by chodzić ze swoją krwią menstruacyjną do ziemi, by ją oddawać, by się modlić, by dbać o relację moją z ziemią. I wiem, że każda z nas może mieć taki kontakt i może i jest wokół mnie, większość kobiet wokół mnie to są właśnie kobiety, które czują prowadzenie od Matki Ziemi, od żywiołów, od swojej własnej kobiecości i od pola kobiecego. Więc jest to, uważam, naturalny stan każdej kobiety na tej ziemi, tylko potrzebujemy sobie to przypomnieć. I właśnie rytuał malowania joni jest jednym z narzędzi do tego, byśmy sobie mogły to przypomnieć, byśmy mogły zacząć pracować z tym tematem i byśmy mogły sobie przypominać tą naszą wewnętrzną mądrość, byśmy mogły przypominać sobie, że my tak naprawdę mamy kontakt z naszym łonem, które jest w rzeczywistości naszą świątynią naszego ciała, które jest przestrzenią manifestacji światła, manifestacji wielkiego misterium, manifestacji życia na tej planecie w postaci dzieci oczywiście w takim największym potencjale, czyli dawania nowych istot, przyjmowania nowych istot poprzez nasze łono, ale także właśnie każdy przejaw twórczości, akty twórcze, to też jest z tego właśnie miejsca, naszego łona, naszej świątyni. Więc powrót do tej mądrości uważam, że jest naszym naturalnym stanem i że to się dzieje. Dzieje się to i szczególnie teraz właśnie w tym czasie, za chwilę słuchajcie, dojdę do tego rytuału i opowiem o wszystkich technicznych sprawach i tak dalej. Natomiast czuję, że ważne jest to, żeby się podzielić też takim szerszym kontekstem, o co w tym wszystkim chodzi, bo teraz jest bardzo piękny czas, by o tym mówić, ponieważ rodzi się wiosna i Wielka Matka, Pachamama, czy w zależności od tego, jak nazywasz tą ogromną moc kobiecości, która teraz się rodzi na naszej całej planecie, co jest bardzo ciekawe, w tym, co się teraz dzieje w Polsce i jak nie tylko w Polsce, na całym świecie, bardzo modlę się o to, żeby nam to nie umknęło, żebyśmy miały czas wyjść do natury i zobaczyć, jak drzewa rozkwitają teraz całą życiodajną energią, jak pączki rodzą się, jak trawa się wybija z Matki Ziemi i że my naprawdę możemy się z tym kontaktować. A jak wiecie, ja często o tym mówię tutaj, że naszym największym narzędziem magicznym, albo inaczej, naszym narzędziem do kreowania własnej rzeczywistości, w zależności od tego, jak operujesz słowami, jest nasza uwaga i my naprawdę możemy naszą uwagę skierować w miejsca, które będą dla nas wspierające, nawet teraz w tym czasie. I właśnie kontakt z naturą, kontakt z ziemią, takie naprawdę namacalne obcowanie z ziemią poprzez bose stopy, poprzez dotykanie ziemi rękoma, twarzą, poprzez wylegiwanie się w lesie, i właśnie poprzez oddawanie krwi do ziemi, to jest bardzo też ważne, żeby to robić, jeżeli czujesz, że to jest dla ciebie komfortowe, jeżeli czujesz wołanie. Nawiązywanie kontaktu z ziemią jest teraz bardzo, bardzo ważne, byśmy właśnie mogły czuć się wsparte, byśmy mogły czuć się zaopiekowane, byśmy mogły czuć się w kontakcie z tym wielkim agregorem miłości, jakim jest ziemia, na której żyjemy. Dajcie mi znać, co o tym myślicie, jak to czujecie, o czym opowiadam. Dzień dobry, kochane. Miło mi, że tak tutaj jesteśmy licznie. Bliskie miesiączki to bliski mi temat. To miesiąc zatem wyłączona z życia na 2 dni. Okej, no to zapraszam cię, kochane, do obejrzenia live'ów. Potem ci podlinkuję tutaj w grupie w module o mojej miesiączce i też naprawdę polecam udział w programie Moja Krew, Moja Moc. Tutaj ktoś mówi, że poleca jod. Ja nigdy nie próbowałam, więc nie wiem. Okej, więc myślę, że to jest taki zarys. I teraz wracając jeszcze do tego nowiu, którego dzisiaj doświadczamy. No właśnie to jest taki czas budzenia, nawet nie budzenia się, bo mamy kontakt, mamy cały czas ten wewnętrzny ogień w nas. Natomiast jest to taki czas właśnie, żebyśmy się kontaktowały z tym ogniem głębiej i też czytałam sobie dzisiaj właśnie o tym nowiu. Polecam wam bardzo i podlinkuję tutaj u góry
artykuł Moonset, ale także Kasia Bartoszewicz, która robi nagrania o nowiach i o pełniach z kosmos. I to jest też czas, kiedy mogą właśnie aktywować się różne zranienia w przestrzeni właśnie kobiecości, różne zranienia, których doświadczyłyśmy kolektywnie. One się manifestują poprzez nasze ciała i często w ogóle nie są o nas personalnie, ale manifestują się poprzez nasze ciała. Szczególnie teraz w tym czasie, kiedy tak bardzo mocno czujemy, jak jesteśmy ze sobą połączeni, jak bardzo jesteśmy ze sobą połączeni, prawda? Jak wszystko dotyczy nas wszystkich. I jesteśmy ze sobą tutaj razem na tej planecie, no to widzimy właśnie na takiej materialnej teraz już płaszczyźnie, nie tylko w duchowości czy w rozwoju świadomości, ale naprawdę widzimy to namacalnie, że jesteśmy w tym wszyscy razem, to też możemy właśnie może głębiej odczuć to działanie kolektywu, czyli właśnie to, że my w naszych ciałach manifestują się zranienia, manifestują się różne traumy poprzez nasze ciała i że najczęściej właśnie aktywuje się to wtedy, kiedy mamy miesiączkę. I szczególnie teraz ten NUF jest też o tym. I kiedy masz miesiączkę teraz, ja na przykład jestem w takim czasie, to możesz odczuwać to, że, no, że jesteś takim kanałem transformacji. I warto używać teraz różnych ziół, okadzać się, wspierać się właśnie tym, by dużo przebywać w naturze i między innymi też właśnie na przykład usiąść do takiego rytuału malowania joni, ponieważ ten rytuał naprawdę może być Ci pomocny. I już opowiadam o rytuale malowania joni, natomiast zanim zacznę, chciałabym Cię zaprosić do tego, niezależnie od tego, czy masz miesiączkę, czy czujesz, że coś że przez Ciebie się transformuje coś, czy nie czujesz, czy po prostu z samej ciekawości masz ochotę usiąść, to zapraszam Cię do malowania, do robienia tego rytuału, rysowania, malowania, za chwilę o tym opowiem, bo to nie musi być nic skomplikowanego i dzielenia się tutaj na grupie z owocami tego, co powstało, owocami Twojego procesu. Ja te wszystkie Wasze posty będę podpinała pod moduł 9, w którym już jest kilka postów kobiet, które wcześniej już, jak o tym mówiłam, robiły takie rytuały, więc możesz też tam zajrzeć, moduł 9. I zapraszam Cię do dzielenia się tutaj na grupie z hashtagiem Rytuał Joni Dzielę Się. Ja będę to wszystko podpinała, więc otwieram też taką przestrzeń tutaj, kochane, zapraszam Was do tego. Okej, okay. Właśnie wychodzę poprosić Brzozę o skołę i powiedziałaś o chodzeniu bosu, więc tak pójdę. No, ja też sobie chodzę dzisiaj bosu po ziemi. Cześć Karolina, miło mi Cię widzieć. Cześć kochane, cześć. O, Sylwia, witaj, widziałam zdjęcie grzechoteczki, cieszę się, że masz grzechotkę. Mocno czuję to, co mówisz, całkowicie się z tym identyfikuję. No to super, kobieto, to działaj, kochana Marzenko. Co do połączenia z ziemią, to mega to ze mną rezonuje. Teraz mamy swój tygodniowy rytuał z partnerem, jeździmy do lasu, gdzie jest całe mnóstwo złożonych żabich jaj. To jest ciekawe, że mówisz o żabich jajach, ponieważ ja za tydzień, o tej samej porze, o 13, mam nadzieję, wiecie, już nie wyjdę z domu wcześniej, przyjdę tutaj do Was z live'ikiem na temat malowania jaj, ponieważ to jest bardzo też potężny temat. Podobno są słowiańskie ludy, które malowały jaja właśnie krwią menstruacyjną i pragnę się z Wami też tym podzielić i w tym roku chcę to pierwszy raz zrobić, więc chcę z Wami tutaj na Uniwersum się tym podzielić. Więc ciekawe, że mówisz o żabich jajach, ponieważ wiecie, Wielkanoc, malowanie jajek, to wszystko jest przeinterpretowane i ja tutaj chciałabym wnieść taką nową perspektywę, którą mam nadzieję poczujesz tak jak czujesz, ale o tym będzie za tydzień. Okej, okay. W zeszłym tygodniu były same bąbelki, a teraz już się wykluwają. Nie mogę się doczekać następnego weekendu. Kijanki będą już prawie pływać. No właśnie, rodzi się życie, kochane, rodzi się życie i my też rodzimy się w naszym życiu, w naszym ciele, przepraszam. Rodzi się życie, ponieważ my jesteśmy częścią Matki Ziemi, tutaj na tej planecie. My kobiety i mężczyźni, też wszyscy ludzie i wszystkie istoty, ale my szczególnie to czujemy, ponieważ my dajemy życie. Więc rodzi się w nas życie i warto otworzyć swój kanał energetyczny na to, swoje zrozumienie, swoją świadomość i poczuć te wody w nas, wody, które teraz właśnie, jeżeli tylko otworzymy swoją świadomość, zapraszam Cię też do tej medytacji, gdzie otworzysz swoją świadomość i połączysz się z całą mądrością wszystkich wód teraz na tej planecie, które zaczynają wibrować o nowym, o wioście, o życiu, to poczujesz, że Twoje wody, Twoja krew w Twoim ciele, które są Twoimi wodami i woda w Twoim organizmie też może zacząć wibrować życiem, witalnością, wiosną właśnie. I zapraszam Cię też do tego bardzo serdecznie, żeby poczuć sobie to. O, cześć kochana, cześć Anna. Więc kochane, rytuał malowania joni. Jak widzicie, tutaj za mną jest, o tutaj,
joni, którą namalowałam, to jest moja ostatnia joni w wielkim formacie, to jest joni, którą namalowałam z intencją ingerowania w swoje życie łagodności. Tutaj z tyłu to jest joni, która była moją pracą transformacyjną, czyli właśnie teraz chciałabym powiedzieć o tym, jaka jest różnica. To jest obraz transformacyjny, a to jest obraz intencyjny. Jaka jest różnica? Bo ja tak myślę sobie, że one są bardzo podobne tak naprawdę, ale jednak chcę wyróżnić te trzy typy możliwości pracy z takim obrazem właśnie malowania joni i z tym rytuałem, ponieważ może poczujesz tą różnicę, chociaż urdzenia one są bardzo podobne i któryś z tobą bardziej zarezonuje, dlatego chcę o tym opowiedzieć. Mówię. Więc tak, są obrazy afirmacyjne, intencyjne i transformacyjne. I tak jak mówiłam, tamten pierwszy to jest obraz transformacyjny, czyli podchodzę do tego rytuału malowania joni z taką właśnie intencją chęci transformowania czegoś w coś. Czyli na przykład właśnie odczuwam duże bóle menstruacyjne, albo moje życie seksualne nie jest takie, jakbym chciała, żeby było, albo nie mogę zajść w ciążę. Albo coś innego, co dotyczy twojej kobiecości, na przykład obudzenia w sobie kreatywności, a wszystko to, co ci przychodzi do głowy po prostu. Jeżeli czujesz, że w tym obszarze życia jest coś do uzdrowienia, do przetransformowania, to wówczas właśnie malujesz taki obraz transformacyjny. I zaczynamy go malować od tego, że malujesz to, co jest na dany moment. Czyli to, jak jest teraz. Jeżeli to jest ból, to malujesz ten ból, czy rysujesz go. Jeżeli to jest przykrość, smutek, coś, co po prostu cię doskwiera, czy jakaś choroba, to narysuj tą chorobę. Czyli najpierw jest ten pierwszy etap malowania tego, jak jest teraz, po to też, by to przyjąć, by to zobaczyć, by to wyciągnąć na wierzch, tak jak mówiłam na początku, i potem z tym pracować dalej. I wtedy, jak już poczujesz, że wymalowałaś to wszystko, z czym jesteś na ten moment, to zaczynasz to transformować poprzez nadawanie kolejnych kolorów. I ja bardzo zachęcam do tego, żeby wybierać kolory intuicyjnie, by malować intuicyjnie, ponieważ to jest ważne, żeby nie kopiować, nie starać się czegoś stworzyć, by nie próbować naśladować czegokolwiek, ponieważ ty wiesz, dokładnie wiesz i może coś, co wydaje ci się bazgrołami,